witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian Czol z tej strony, kłaniam się. Wracam do tego, na czym znam się najlepiej, czyli komentowanie, moi drodzy, historycznych perełek naszpikowanych taktyką po sam korek. Czuję się w tym komentarzu jak ryba we wodzie, moi drodzy, i przyznam szczerze, że od tego zacząłem swój kanał, chcę to dalej kontynuować. Nie rezygnując z tych oczywiście miniserii, takich jak Speedrun i inne cudawianki. Niemniej jednak to jest trzon mojego kanału i w tę stronę chcę iść. Moi drodzy, gra tutaj ze sobą dwóch Stefanów, Host Stefan kontra Ker Stefan. Więc jak powiem, że Stefan wykonał posunięcie, to już musicie wiedzieć, który. 1979 rok, mam nadzieję, że partia nie tylko widowiskowa, a także posiadająca walory edukacyjne. A, w przeciwieństwie do mojego komentarza. Nie no, może nie jest tak źle. E4, moi drodzy, na co? Czarne grają. C5, obrona sycylijska, skoczek F3, ideą jest zagranie D4. Czy w kolejnym zobaczymy? Jest kilka podejść, można przez D6 grać, przez E6, skoczek C6, klasyka gatunku, przez E6 grają tutaj na spokojnie, szykując D5 w dalszej fazie gry, tym samym po D4 i biciu, goniec tam fajnie się rozgrywa czasami na B4, podwiązując skoczka, wiem, dużo strzałek. No i tutaj D4 można grać, skoczek C3, to są ruchy jak najbardziej ok, nie polecam gońca C4, bo się robi tak ciasnawą mu troszeczkę tutaj, niemniej jednak B3, Westerlinie na tak. Możecie mówić Western Union, moi drodzy. Ideą jest wyprowadzenie hetmańskiego gońca, tak zwane fianchetto. No to w podobnym vibe ustawiają się, moi drodzy, czarne. Czarny mówił przed partią, że szuka pozytywnych wibracji. No to to biały mu zapewni. D4 w tym miejscu. Jeżeli wyprowadzilibyście gońca na B2, to może być idea. No to goniec B7. I teraz tak naprawdę nie wiadomo, jak to bronić. Tutaj to zblokujemy trochę gońca. No goniec E2, no to podwiśnie. Hetman E2 zblokujemy z kolei właśnie tutaj tego gostka malinowego. Więc najpierw, zanim goniec B2, to D4, żeby nie było problemów już, moi drodzy, tutaj z przyjściem gońca. Nie było blokady żadnych pionów. D4. Poszło CD, skoczek, moi drodzy, wybił, goniec B7. No i w tym miejscu goniec D3. Na spokojnie. Teraz można przyjść skoczkiem oczywiście do gry. Tu jednak goniec C5, podwisający skok. I tak, goniec B2 przychodzi do głowy na logikę, chociaż hetman F6 mógłby w partii się pojawić. Taki troszeczkę wredny ruch wymuszony C3, więc C3 tak naprawdę i tak pojawi się na desce C3. Poszło w partii, moi drodzy. Skoczek C6 w tym momencie. Podwójny atak na jednokrotnie bronionego skoczka. Goniec B2 to się broni. Wiem, że niektórzy początkujący głównie nie rozumieją, jak to goniec broni. No goniec też broni. Patrzcie, raz i dwa. Dwóch obrońców ma skoczek. Rentgenem też się liczy. Może nie widzieliście. Skoczek F6. Roszada krótka ze strony Stefana, na co Stefan odpowiada D5. No tak, po to pion stoi na F6, żeby załadować D5. Tu fajny motyw. Wybicie, moi drodzy, skoczka z tempem na hetmana, więc to trzeba odbić. Forsowny wariant i osłabiamy kontrolę pola E5. Kontrolę ze strony czarnej, czyli bęk, brzdęk i E5 wchodzi, skoczek musi odejść. I teraz zobaczcie, B4 i te figury zostały odrzucone. One przeżyły bardzo dużą traumę. No, biały je odrzucił. Co zrobić? F4 z ideą, moi drodzy, F5. Chcemy grać agresywnie. Tak, chcemy grać agresywnie. Może jakiś tam hetman, H5. Powiem szczerze, ta pozycja jest nieco lepsza dla białych, ale na ile zobaczymy. Krótka roszada, skoczek D2, kończymy rozwój. Skoczek prawdopodobnie będzie chciał przez B3 zrobić taki swing dance, na D4 przyjść. Będzie tu bestią, wspomagać się w piątkę, zaatakować gońca i tak dalej. No i tutaj czarne grają nie najlepszy ruch. Co należało? Należało, moi drodzy, po prostu połączyć wieżę hetman C7. Jest jak najbardziej dobre posunięcie. Tym samym też po F5, które jest w planie, no będzie tutaj słabło to pole 5, na które jest mocna presja. Jeśli teraz hetman H5, to jest wariant, od razu mówię, i G6, no to moglibyśmy pokusić się o poświęcenie gońca, odejść tam hetmanem z podbicia na, chociażby na H6, nie wypuścić króla, i wieża F3, wieża H3 i mate, to byłby plan. Tylko że wieża FC, tutaj trzeba było się bronić bardzo solidnie. Pokazuję wam te linie nie bez kozery, bo to też plan białych ogólnie będzie zaraz. Goniec F8 by wszystko wybronił. Jeśli, moi drodzy, hetman H4, goniec G7, wieża się podłącza do ataku, ale skoczek jest na czas, skoczek F8, wszystko się trzymie. Wszystko się trzymie. Nie ma ataków. No ale weź to policz, weź to zobacz. No niemniej jednak, F6. Tak, walka tutaj, moi drodzy, z centralną strukturą, tym samym chcemy być może po odbiciu sparować to. Może gońcem, może skoczkiem, żeby bronił H7. No bo jak skoczka nie ma, moi drodzy, tutaj na F6, no to często ataki na H7 mają miejsce. F6 jest niedobre, bo wchodzi hetman H5, a tutaj, moi drodzy, posunięcie G6 było bronione dwukrotnie. Tutaj, jeżeli by zagrały czarne, teraz G6, no to teraz już jest bęk, brzdęk, oddajemy gońca za dwa piony. Mamy wyjście z szachem, król stoi źle na H8, bum, bum, nie ma obrony. No nie ma obrony przed tym już niestety.
No już nie. Ha, kurde, ale trzeba uważać. Dlatego też nie G6, tylko F5, a zamknięcie gońca. No i zamurował tego gońca na dwa tempa. To w jedno tempo nie mogło iść, bo wtedy był przelot. Chociaż. Nie wiadomo, kogo to by faworyzowało. Skoczek B3 z ideami wcześniejszymi. Przychodzenie na D4 po prostu. Skoczek B8, goniec chce przyjść tutaj, połatać słabości, zaatakować hetmana. Skoczek D4. Goniec C8 tempo. Hetman H3. No już nie będzie miejsca dla wieży. Plan jest inny. Biały zmienia plan. To też jest fajne. Fajnie pokazuje, jak elastycznie trzeba podchodzić do tematu. Goniec F7 i najlepszym ruchem w pozycji jest, uwaga, łykawki herbatki. Co poszło w partii? Jak planować tutaj? No oczywiście H7. Chcemy atakować, trzeba tworzyć jakoś gońca, więc jest taki plan wielopłaszczyznowy. G4 podważymy tutaj F5, no bo to była cały czas idea, żeby F5 atakować. Tym samym po biciach otworzymy gońca, a tym samym przyjdziemy królem na H1 i tym samym dołączymy wieżę na G. A, oha, tą krzywą wieżę. W pizie. No dobra, plan fajny, czyli właśnie G4, najsilniejsze posunięcie w position. No bić raczej nie chcemy, więc poszło G6, no zamurowany ten gościu za życia. Ale tutaj nie biorą jeńców, nie mają biegu stycznego. G bije F5, G bije F5, król H1 i król H8. Mówi, tak, ja też mam swoją wieżę, ja też potrafię ją tutaj wstawić na linię G. No to wstawię. Hetman H6, jeszcze wtrącenie na, moi drodzy, piona raz bronionego. Hetman C8, żeby pobronić to dwukrotnie. Wieża G1, wieża G8 i co dalej? Kolejny kulminacyjny moment w partii. Co poszło? No nie jest to król, moi drodzy, G2, bo się nie da. Niestety. Jest to poświęcenie. Tak jest, tak jest. Jest to poświęcenie skoczka, moi drodzy, na F5. Ulala, strzał i co dalej? Przecież nie można odbić, hetman broni, właśnie tutaj stanął dobrze, dwa piony do przodu jest czarny. No, znaczy dwa piony, Boże, figurę za piona mam, co ja plotę. Tak, jasne, jasne, że tak, oczywiście. W tym momencie, moi drodzy, poszło E6. I co się okazuje? Że ten pion jest stracony, a jak to padnie, to będzie wisiało H7 z matem. Druga sprawa jest taka, że goniec też troszeczkę już zaciera swoje, no nie wiem co on tam ma, poprawia czapę, biskup. Właśnie, chodzi o to, że E6 jest morderczym ruchem, bardzo silnym posunięciem, przesłania hetmana i otwiera gońca na B2, w sumie z B2. Grożą maty, grozi chociażby i C4. Jeżeli teraz na przykład goniec bije, a załóżmy, na strzał, no co C4 z szaszkiem. No i co? Można tam oddawać po kolei wszystko, bum, 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 bum i na końcu wchodzi mat na G7. Ha, kurde bele. Hetman B7 poszło. Też w ogóle z fajnymi kontratakami. Zobaczcie, jak to wygląda. Tutaj hetman co prawda udaje białopolowego, ale no jest może i taka idea, żeby jeszcze się wybronić, bo to będzie z szachem pchnięte. Będzie czek i pchnięcie czek. Ależ szach na szach. No niby da. Ale tu idzie ostatni ruch, który jakby jest zwieńczeniem tej pozycji, bo pozycja jest zła. Tak, silnik pokazuje, żeby was nie skłamać, plus 25 dla białych. Białe mają lekką przewagę, ale to tylko jest w materiale, znaczy czarne w ogóle są w materiale do przodu, tylko że pozycja króla, nie? To jest najważniejsza rzecz, co z tego, że mam materiał więcej, jak zaraz mat za rogiem. Tym ruchem jest goniec C4. Uła. No po prostu wybraniamy diagonale. Już nie grozi to z szacha. Mamy zaraz oczywiście groźba C4. No skoczek C6 poszło w partii, ale no w tym momencie goniec bije D5 i bang, po partii jest już. Poddały czarne. Dlaczego? Kontynuacja następująca. Co by można było zagrać, moi drodzy? No bo grozi to. Nie wiem jak to, jak. No może goniec F6 w tym momencie. No tak goniec F6, no to hetman bije F6. I jest tragedia. No to jak się można jeszcze bronić? No nie wiem, skoczek E5 załóżmy, oddanie skoczka tutaj. No to C4 idzie, grozi tu. Mimo wszystko. Teraz jest atak też na hetmana, więc jakby tutaj w materiale wszystko się podbija. Niemniej jednak tu prawdopodobnie maty nastąpią. No bo co? Goniec G6, o, żeby zamknąć linię. No ale to strzał. I co? Goniec F6 to padnie. Przecież tu jest cały czas strzał. Bang. Tu co prawda niby broni. No ale to najpierw wyłączymy obrońca, a później weźmiemy. Teraz już nawet nie można, kurde, obronić tego hetmana, bo tutaj jest wieża przypięta. Wszystko leci, płaczą dzieci, człowieku.
Wygrał Stefan. Nie spodziewaliście się, przyznajcie się szczerze, ależ go porobił tam, no. Słabości króla. Niesamowite. No F6 osłabiające. Pierwszy ruch, który osłabił pozycję. No ale ten plan z G4, rzuceniem wieży, później ten goniec E6. Nie, no to majsterszy. W ogóle pion E6, tak. To było mocne. Ależ lubię komentować takie rzeczy. Dajcie znać, jak tam wajby, czy są dobre, czy dobrze robią Legnica, czy jest. A tym samym żegnam się z Wami. Życzę miłego dnia.